typowe ekspowisko, nie? Mhm. To takie bardzo hardkorowo, levelowo, wysoko levelowo ekspowisko, gdzie ilość osób, jakie tam wpuszczali, ten, w sensie, na inne rajdy mam wrażenie, że ludzie mieli wyjebane, nie? Ale akurat na to pojedyncze ekspowisko miałeś bardzo wymagany teamcom, mhm. w sensie, tylko pojedyncze klasy były wpuszczane. Bardzo rzadko kiedy było coś innego wpuszczane i tak dalej, nie? No to wiesz, to było taki raczej dość pojedynczy przypadek, bądź rzadki przypadek, gdzie wiesz, gdzie była sytuacja, gdzie cię nie wpuszczali, bo coś tam, nie? Ale no to nie jest jak w Lost Arku, gdzie nie znasz mechaniki, to wypierdalaj. No, dokładnie. Bo tam jak słyszałem, to tam jest naprawdę hardo. Co jest w ogóle bez sensu, bo w sensie no bez sensu. Wiesz, jest bez sensu, ponieważ lokują cię i mówią cię, wypierdzielaj, jak nie umiesz, no to ten, idź sobie ten z noobami albo gdzieś tam te party findera. A tam czasami jest tak, że na tym party finderach też nie znajdziesz nikogo, no bo nie ma. Bo nie ma, bo wszyscy wiedzą, bo że... Bo nikt nie umie robić po prostu tych bossów i jak masz później robić, nie? Ale ja w ogóle pamiętam, że ja to zauważyłem już na samym początku gry, w sensie jak my oboje graliśmy, nie? I tam już... Tak, już był lock, nie? Bo ci mówili, wypieprzaj na YouTube, nie? Tak, to pierwszy raz robiłem jakąś tą cięższą wersję jakiegoś rajdu, nie? Z tą królową w szachownicy, czy coś takiego no, chyba robiłem, no, coś nie? Było, no. To pewnie kojarzysz od ten mniej więcej bossa, nie? Twoje kolana, pierdole, już nie? W sensie moje. Ten, dwa razy sfejlowaliśmy i chłop już się rzucał, że dlaczego poszedłem ten, poszedłem na rajda bez zobaczenia tego, nie? YouTube'a. No, ja no, miałem no. Takie, co jest, kurwa, chłopie, weź i... Dzięki, Archie. Twoje kolano są już moje. Dziękować za Prime'ika. Nie wiem, po prostu to było najgłupsze i najdziwniejsze zarazem ten... doświadczenie w MMO ever, nie? No. W sensie to ja nawet nie widzę fanu, żeby, wiesz, to jest jednak część, że tak powiem, twojego doświadczenia, jak się uczysz czegoś, jakiegoś rajdu, no tak. Nie? W sensie... Tak. Nie, jeszcze, raczej, jeszcze nie kupiłem. Czekam na wypłatę. Wiesz, mam takie... What the fuck? Wiesz, a gdzie gra miała ile wtedy? Tydzień? Dwa tygodnie? No, tak. Ja pamiętam przecież właśnie jak ja też szedłem, to ten YouTube głównie oglądaliście? No i taki what the fuck, nie? Mówisz, że digitala kupujesz? No ja też digitala kupuję, nie? A mówisz, że 4 dni wcześniej, czyli... A, digital edition po prostu kupujesz. Nie, no ja mi się akurat zbytnio nie opłaca kupować digitala, bo... Bo mi się po prostu nie opłaca. No. A ile dałeś więcej, Archie, za tego? A. Różnica jest 50 zł, nie? Nie, dla mnie to dalej się nie opłaca. No, mnie też się za jakoś nie opłaca, bo jakoś mnie to nie kalkuluje. Bo normalna cena to chyba 350? 330? Chyba jakoś tak. No, jakoś chyba tak, no. Więc... To tak już jest dużo, więc... No. No. Za dodatkowe 5 dni to ja bym mógł kupić, kurde, jakąś wersję kolekcjonerską. Nie no, panie, co ty... Za to byś się mógł co najwyżej dokupić ten grę do kolekcjonerki. O, ewentualnie tak, nie? No dobra, 87 ziko różnicy. Dobra, Arci, już nie kreś nosem. Burżuje jeden. Burżuj przychodzi na streama i mówi: o, nie kupujesz digitalowej, nie chcesz pograć 4 dni wcześniej. No kuźwo.
Poczekaj, zaraz napiszę ten, stuwa różnicy tylko. No, zaraz tak będzie, nie? Zaraz tak będzie. Wiesz, za chwilę będzie ten stuwa, później 150? No. I ta w kółko Macieja, nie? Tak, tak. Chyba, że on po prostu już sam się nawdychał, to kopium. Nie no, to tylko 50 zł. Nie 87. O. Kopium tam ostre jest. No tak. Nie, 87 zł, żeby se 4 dni wcześniej pograć. Nie, to nie ja. To tylko 50. Tam już emotkę kopium, już tam ostro weszła. Piękna rzecz. Nie no, trochę beka, nie powiem. Nie, ale przesadzają już z tymi cenami, kurde, nie? 70 dolców, kurde, za gierki płacić, to ja mówię, ja się pytam, za co, kuźwa? Za te niedopracowane i jebane produkty, kurde, mówię? Ale tyle gier wyszło było takich niedopracowanych, że szkoda gadać, a oni wołali, kurde, czarżowali cenę, kurde, 7 dych, nie? Ten, znaczy i tak, największym failem, jaki, znaczy ja w ogóle nawet nie wiedziałem, o co chodziło, w sensie co to za gierka jest, ale jak ta gra się nazywa, ten looter shooter, taki solo, co był ten z wampirami, co ostatnio wyszedł. V-Rising, mówisz o tym? Nie. To looter shooter. Już wiem, nie. O co chodzi, już wiem, teraz nie każę tytułu, zapomniałem. Redfall, no, albo raczej Red Fail. Czekaj, co, Archie? W teraz w Apexie wydali skórki do postaci za 160 zeta? Nie, co ty, na pewno nie 160 zeta. Nie jestem w stanie to uwierzyć. Co? 160 zeta za skórkę? No, never mind. Znaczy, lepiej niż ten, za zeta niż za euro. Kopium. Pojebało i 160 zł za zajebaną skórkę? Co ta skórka ma? O, loda ciągnie? Nie no, banery są najważniejsze z tego co czytam. Te banery są najważniejsze. Ja. Nie liczę to, że to jest kolor. O mój Boże, to nieźle. To nieźle. No, greedy bastards po prostu i tyle, nie? To dużo więcej mówić. Rynek gier po prostu stacza się, nie? Coraz mocniej, nie? Ale nie oszukujmy się. AAA mocno kurde ten się spenerzyły, że tak powiem. Charge'ując, kurde, dziwne ceny za samą grę, plus jeszcze jakieś gównione mikrotransakcje, jakieś battle passy, strasy. A na przykład gry indie, kurde, się poprawiły, nie? I są czasami lepsze niż AAA, nie? Kurwa, czasami to jest lekkie niedopowiedzenie. Przepraszam, w większości ostatnich czasu są zdecydowanie lepsze niż AAA. Tak. Znaczy ja do tej pory pamiętam, jak wyszedł tam, nie wiem, któryś Assassin i zobaczyłem w sklepie możliwość kupienia sobie wszystkich znajdziek czy coś. Well, można, w sensie, można. W sensie nie wszystkich znajdziek, odblokowanie, tylko że pokazuje ci na mapie. Tak, odkrywa ci wszystkie znajdki, gdzie masz. What the fuck? Raz wydałeś 40 zł na Battle Passa w Apexie i od 16 sezonów nie wydałeś ani złotówki. Tak, no bo to idzie wyfarmić, bo w sumie z Battle Passa możesz wyfarmić te coiny i później w następnym sezonie możesz kupić sobie za to, nie? I tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest w Warzone, nie? Ale no, holy shit. Po prostu... No i Jacka wywaliło. Jego internety nie wytrzymały. Panie, internety ci nie wytrzymały. I chyba teraz go nie słychać.
komputer mi się stopił. Nie słuchacie jakby co. Za Heirloomy trzeba wydać 700 zł, jak jest event? Heirlooma, o kuźwa, mać, 7 stówek? Czyli ja nie wiem, co to są Heirloomy, do czego to w ogóle jest. Więc... ale kurde, masakra. Alla masakra. Dobra, idziemy kupić kurde ten. To te takie naręczne bronie, co noszą postaci w Apexie, jakieś mieczyki, noże, czeka. Okej. Efekt zwiększenie wpływający na rozgrywkę, no kuźno, no ale nie przesadzajmy, 7 stów. Jezus Christ. Jak masz event, to na niej postaci wychodzi gier, no to 700 zł musisz wydać, żeby go dogodzić. Jeszcze mnie nie pojebało. Jeszcze mi nie powaliło. Halo, Jack? Żyjesz? Tak, żyję. Wjeżdżał mnie w kosmos. Chomiki ci w jedarku ten... poumierały. Ten, zapomniałem ten... Zapłacić za... węgiel. Sądziłem, że zapomniałem zapłacić za internety. Nie no, co ty. Poszedłem ten... Musiałem szybko skoczyć do sąsiada po kable. Znaczy, no pożyczyć, no wiadomo, nie? Tam ten tylnym wejściem musiałem wejść przez okno, te sprawy. No. Ojajaj, ale kurde, 700 zasrany jakiś Heirloom do eventa. Masakra, kuźwa, w życiu. A są ludzie, co tak wydają. No, ale to tak jak mówiliśmy wcześniej, nie? No, ale to już albo burżuje, albo osoby, które nie mają co robić z hajsem, albo totalnie powaleni ludzie. Znaczy, powaleni, ja. Bo znam kumpla, no, który no kokosów nie zarabia, o tak to ładnie nazwijmy. I wydał pizdu hajsu już na Prexa czy na Rainbowa. Na no. Dobla, także... Znaczy nie powiem, że sam nie zdarzało mi się wywalić czasem trochę hajsiwa w gierkę, ale no... Nie, ja aż tak mocno raczej nie kojarzę, żebym wydawał aż tyle hajsów w grze. Na gry, tak, ale nie w grze. A to jest... To bardziej się nazbierało na przestrzeni sporego czasu, nie? No głównie no, co najwięcej wydałem, no to jest na Path of Exile, nie? No ale to mam przez tyle sezonów, przez tyle czasu, ile gram, no to... To wiesz, to ci się tam zwróciło, przynajmniej czasowo, nie? No, zabawy miałem przednio, więc... Gdzie gra jest darmowa, więc... No. Panie, wydałeś 87 zł za to, żeby pograć 4 dni wcześniej. 87 zł. I ten mi tu będzie gadał, że wydałem już. Panie, ale wydałeś 87 zł z Ziko, tylko i wyłącznie, żeby trzeba się 4 dni pograć. Ale panie, nie masz Battle Passa. Ty masz tylko MPU i wyłącznie jakąś kosmetykę, to ci nic nie daje. Panie, to tylko da ci kieckę różową.
Znaczy... Battle Passa w grze za 350 zł. Taki drobny szczegół. Między 87 zł do darmowej gry, którą gram już 300 godzin, chociażby. Jakby ja widzę tu drobną różnicę. Mogę się mylić. I, a nie 87 zł za to, że oprócz tego, że zagram w grę, to zagram za 87 zł 3 dni wcześniej, czy 4. No, dokładnie. Jakby jak kupuję grę, to... To z rozmachem. Wiesz, kupujesz grę, jak, albo inaczej, jak płacę za grę, to chyba, to by mnie chyba popierdoliło, żebym kupił kosmetykę do gry, za którą zapłaciłem. Jeśli to nie jest dostępne do odblokowania w samej grze. Dlatego na przykład w Last Epochu nie mam zamiaru wydawać ani złotówki, bo zapłaciłem za tą grę, więc niech się wpierdolą. Nie oszukujmy się, taka jest prawda. Grając w Elder Scrolls kupuję DLC-ki, więc mnie mogą smoknąć. No, no to akurat tak. No, no tylko, że jak kupując akurat content do Elder Scrolls, to tam masz pewność, że to jest dobrze wydany pieniądz akurat. No, to... Tak, ale no, ale mówię, to, że tak powiem, kupujesz DLC-ka, który tam ci starcza na ileś set godzin, nie? Tak. A nie, tak, tak, a nie tak. Content, który dostajesz za darmo, nie? O to mi chodzi. Więc powiedzmy, że tak jakbyś kupił nową grę, nie? O to mi chodzi, że płacisz, że powiedzmy, że za coś, co już jest wydane w całości mniej więcej i tak dalej, nie? A nie, że zapłaciłeś za grę 350 zł i płacisz jeszcze 87 zł za Battle Passa, czyli za same skiny, plus to, żeby zagrać w grę 3 dni czy tam 4 dni, gdzie sama gra kosztuje 400, tak? No, no. 350, nie? No, sorry, no, no nie. No nie ma nawet takiej kurwa opcji, nie? Jak już bym wydał chociażby te 350 zł na grę, to jakby mi ktoś jeszcze zaproponował wydanie kolejnych 87. Dobra, dobra, już się nie zjęcaj na tarcim. Hashtag kopium. Za pogranie 3 dni wcześniej... 4. 4. Także no przez te 3 dni... O panie, kurwa. Nie wiem, co zrobić z tym czasem tych 3 dni. Bez multiplayera, bez... Nie, mi się akurat przede wszystkim nie opłaca, bo ja akurat w piątek nie będę w ogóle w Poznaniu. Więc mi się nie opłaca dlatego po prostu, nie? No tak, no. Znaczy... Kurwa, nawet jakbyś ten, podejrzewał, że nawet jakbyś był, to czekałeś tyle czasu i mówisz, że nie przeczekasz tych 3-4 dni? No, dokładnie, nie? A wydać stówę, którą, no, nie, stówa to są już, kurwa, nie wiem, dobre zakupy, nie wiem, pójdziesz sobie na miasto, nie wiem, na kepsa, co. Zobacz, odezwał się burżuj. Mnie też nie parzy, ale zapomniałeś dodać do tych 87 zł 350. Ale tu nie chodzi o to, ile wydajesz jednorazowo na coś, bo to mnie nie boli. Chodzi o to, że dopłacasz za coś, co ci jest totalnie niepotrzebne. O to chodzi, rozumiesz? To jest problem. Że do gry, za którą zapłaciłeś samą w sobie 350 zł i jeszcze dopłacasz 80 zł tylko po to, żeby kupić coś, co ci nic nie daje, dosłownie nic. To ci daje piksele w grze i dostęp do gry 3 dni wcześniej, 4 dni wcześniej, gdzie jeśli zakładam, że kupiłeś wcześniej i chcesz grać 4 dni wcześniej, to już czekałeś ileś tam lat na to Diablo 4, więc... Nie wierzę, że nie jesteś w stanie poczekać kolejnych 4 dni.
że musieli dopłacić 87 zł do gry, która już tak kosztuje 350 zł. Teraz wydałem 4 kafle na kobitę w motocyklowym, panie, ale to już nie nasza wina, że wydajesz na kobity. Ale wiesz, co inne, w motocyklowym to są normalne ceny, powiedzmy 4 koła, tak? No bo to jest sprzęt, którym się poruszasz. Gdzie normalnie gry, powiedzmy, kosztują 250 i niektóre 350, tak? I za tą cenę przeważnie dostawaliśmy ten, przez bardzo długi okres, powtórzę, bardzo długi okres, dostawaliśmy całą grę. Bez dopłacania, kurwa, do tego interesu. Jakby rozumiesz mój problem. Czemu mam dopłacać za pełen produkt? Jakby... Albo jeszcze lepiej kupować kolekcjonerkę bez głównej rzeczy, dla której kupujesz tą kolekcjonerkę. Kurwa, popraw mnie może, jeśli się mylę, ale no nie wiem. Jak chcę kupić grę, to patrzę na cenę całej gry, a nie, że o, tutaj gra kosztuje 200 zł, ale o, dostanę jakiś bonus, który jest nic nie warty za 3 dychy. Nie, przepraszam, 87. Powiem tak, Jack. Inwentory laguje, nie wiem, skoro jaki jest chuj itemów teraz. Nie, szczerze, ja nie mam tego problemu. No, stary, sobie to, wszedłem do inwentory, skryluję na sandu, a tam kurde ze 140 klatek tnie ci do 60. Jakaś masakra, nie wiem. Powiedz mi, jak ci te 4 dni robią różnicę? Mam akurat urlop. Trzeba było sobie inaczej wziąć urlop? I guess. Trzeba było się dogadać. Jak przy nerdze, a z dwójką dzieci to nie jest łatwo. Wygospodarować czas. Wszystko pani się da, wystarczy chcieć. Dobra, ja będę mykał. Ale dobrze. Podejrzewam, że tą dwójkę dzieci nie zrobiłeś. Wczoraj. Oj, Jack, jak mogłeś. Dobra. Dobra, Jack, dzięki wielkie za fajną sesyjkę dzisiaj. Spoko, też dzięki. No, także do albo do jutrka, albo coś no, i dziękujeczkę. No, to trzymaj się. Cześć. Na razie. Dobra, ludziska. Widzimy się jutro. Jutro mamy średnia. Dobrze? Jutro średnia? Tak. Jutro średnia, prudnia. Widzimy się o 19. Będziemy dalej pewnie kontynuować Torchlighta. Popykamy sobie jeszcze chwilkę. A zapewne Torchlighta gdzieś tam zamkniemy w weekendzik. Przeskoczymy sobie na Honkaja. I zobaczymy, czy coś tam jeszcze się uruchomi, być może tak, żeby jeszcze zabić ostatnie dni przed diabełeczkiem i powinno być elegancko. Czy czwartek robię sobie wolne, czy gram w le? Wolne. Nie, Las Epocha będę grywał Magnum, jak wyjdzie już full version, czyli 1.0. Wtedy dopiero tknę Las Eposzka, a tak to jeszcze nie tykam, jeszcze się wstrzymuję. No bo mówię, teraz będzie jeszcze diabełek, więc tutaj się trochę wstrzymam. Ale już niedługo, zapewne. Już niedługo, jak wyjdzie Las Epoch wersja 1.0, to na pewno będę pykał. Także dzięki wielkie, serdecznie za dzisiejszy wieczorek. Ja wam życzę również dalszego miłego wieczorku i do zobaczyska jutro o 19. Wolę w durnoty grać? Oczywiście, że tak. Cały ja. Jeszcze raz miłego. Trzymajcie się. Hej.